Posadzka odpowiedziała Krystynie Pawłowicz. Pokazała ceny dorsza z ziemniakami nad morzem. Katarzyna Bosacka 50 litrów w najnowszym poście na Instagramie odpowiedziała na pytanie Krystyny Pawłowicz, która przebywa obecnie nad morzem. Ekspertka podzieliła się szokującymi cenami ryb nad Bałtykiem. A po ile rybka w stołówce sejmowej, droga pani Pawłowicz? Pytają internauci. Katarzyna Bosacka na swoim profilu nie tylko apeluje do Polaków o to, aby zdrowo się odżywiali, ale też regularnie ostrzega internautów przed szalejącą w Polsce inflacją, publikując w sieci tak zwane paragony grozy z wysokimi cenami produktów. W okresie wakacyjnym jej uwaga skupiła się wokół Bałtyku. Najpierw Bosacka pokazała mało zabawny żart ze strony właściciela toalet, który zażyczył sobie nawet 7 zł za skorzystanie z WC na plaży. Wszystko w zależności od wielkości męskiego przyrodzenia. Wszystko drożeje, nawet jednorazowe wejście do toalety na Helu. Dobrze przyjrzyjcie się napisom powyżej, opłata zależy od wielkości przyrodzenia. Ktoś miał wyobraźnię. Skomentowała na Instagramie. Katarzyna Bosacka odpowiedziała Krystynie Pawłowicz. Tym razem ekspertka od zdrowego żywienia nie mogła powstrzymać się, aby nie odpowiedzieć na post Krystyny Pawłowicz, która przebywa obecnie nad morzem. Była posłanka PiS-u odwiedziła już między innymi Władysławowo czy Juratę. To za ile maksymalnie mogę kupić nad polskim morzem smażonego dorsza z surówką, by złośnicy nie kwękali i nie obgadywali mnie po mediach za luksus? Spytała w niedzielę na Twitterze. Na odpowiedź Bosackiej nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka opublikowała na Instagramie zdjęcie menu napisanego kredą na tablicy w jednej z nadmorskich stołówek. W komentarzach czytamy jednak, że w Międzyzdrojach za dorsza trzeba zapłacić całe 50 zł. Dorsz 36 zł przy porcie w Gdyni. Pyszny, nie było się do czego przyczepić. Jadłam ostatnio w Międzyzdrojach pyszny zestaw z dorszem, ziemniakami i surówką za 35 zł, w Jastarni za 32 zł dorsz z surówka i frytkami. Wyliczają dalej obserwatorzy. Niektórzy są zdania, że 45 zł za zestaw to całkiem dobra cena w sezonie. A po ile rybka w stołówce sejmowej, droga pani Pawłowicz? DOPYTUJĄ ironicznie internauci. Co o tym myślicie?